brzozów24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. W poniedziałek 11 listopada w Brzozowie odbyły się gminno-powiatowe obchody 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Mniejszej. Dzisiaj trzeba wspomnieć każdego człowieka, który z równą gorliwością otwierał się na wielkie dobra Boga, o którym my nic nie wiemy, bo żył w zaciszu swojego domu, swojej rodziny, ale żył w sposób w pełni odpowiedzialny, kształtując człowieczeństwo własne, swoich dzieci, swoich najbliższych. Bo to tak naprawdę oni sprawili, że w momentach kluczowych, w chwilach pełnych dramatu, ten naród polski się ostał. Nie tylko ci, którzy pełnili władzę i od których ważne decyzje zależały, ale przede wszystkim ci, którzy w zaciszu domowego ogniska pamiętali i pielęgnowali polski język, polską kulturę, polską tożsamość, jaką jest wiara. Po jej zakończeniu uczestnicy wydarzenia przeszli pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie wysłuchano okolicznościowych wystąpień oraz złożono wiązanki kwiatów przy akompaniamencie orkiestry Dente i Fire Band. Nie znali pojęcia wolności. Trzy pokolenia, które żyły pod zaborami, wydzierane z polskości, zarówno przez Austrię, Rosję czy Prusy, żeby otworzyć i narodzić się od nowa, walczyć o coś, o którym się nawet nie wie, jest coś niebywałego. I Polacy dali radę. Pokazali swój charakter, swoją wielką przynależność do barw biało-czerwonych i do orła białego w koronie, do polskości. Dzisiaj po 106 latach od tego wydarzenia dbajmy o to, co polskie, dbajmy o naszą tradycję. Polska to wielki kraj, tylko musimy o tę wielkość ciągle dbać i starać się swoją kulturę i tożsamość zachować. A Święto Niepodległości to jest jedno z najwspanialszych osiągnięć w historii, w ogóle niepodległość w historii Rzeczpospolitej Polskiej. I z tego należy się cieszyć, należy być dumnym przedstawicielem takiego narodu, jakim jest Polska. Naród, który nie pamięta o swoich korzeniach, nie pamięta o swojej historii, praktycznie nie ma przyszłości. My musimy patrzeć na historię, żeby się wystrzegać błędów, któreśmy popełnili w dawnych okresach i mam nadzieję, że te błędy nie zostaną dalej popełnione. Każda taka uroczystość przypomina nam właśnie o tym, jak ciężko było odzyskać tą niepodległość, jak wiele osób straciło życie z tego powodu i jak długo to trwało. Przecież to trwało grubo ponad 100 lat. W brzozowskich obchodach Święta Niepodległości wzięło udział wielu przedstawicieli młodego pokolenia. Staramy się wychować młodzież w duchu patriotycznym i staramy się, aby te święta, które stanowią naszej tożsamości narodowej, były celebrowane przez nich. Może nie w tak patetyczny sposób, jak wiąże się to często z wyobrażeniem akademii, ale chcemy, aby czynnie uczestniczyli w historii dzisiejszej, bo tak po prostu budujemy też tożsamość narodową. Ta edukacja historyczna jest na dosyć dobrym poziomie. Wiadomo, jest to do pewnego momentu, prawda? To są przeważnie takie utarte elementy tylko tej historii, wybrane elementy historii, które są powielane na uroczystościach bardzo często. Myślę, że należałoby to troszeczkę rozszerzyć. Oczywiście szkoła ma tu bardzo duże zadanie. Zauważyła pani, że dzisiaj było bardzo dużo uczniów właśnie ze szkół i myślę, że właśnie dotarcie do tej młodzieży to jest to sedno, które chcemy osiągnąć, żeby jak najwięcej młodzieży zapoznawało się z naszą historią. Ja z kolei mam wrażenie, że młodzież doskonale
pamięta z lekcji historii, mam nadzieję również z opowieści domowych, może i dziadków, może i pradziadków, tę wielką historię naszego kraju. I my ciągle staramy się przekazać młodzieży, że Polska to wielki kraj, tylko musimy o tę wielkość ciągle dbać i starać się swoją kulturę i tożsamość zachować. A Święto Niepodległości to jest jedno z najwspanialszych osiągnięć w historii. Wielu mieszkańców brało udział w Powstaniu Styczniowym i to też trzeba naświetlić taką informację. Mamy się czym pochwalić, mamy naprawdę dobre osoby, które walczyły o Polskę i tutaj myślę, że Polska była zawsze i mam nadzieję, że zawsze będzie. Tu nie chodzi o to, żeby młodzież pamiętała dokładnie wszystkie etapy historii, jak, w którym dacie, tylko że miały miejsce coś takiego i że ich rodzice starali się, żeby ta Polska była jak najpiękniejsza. Brzozów24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.